Cześć wszystkim, z tej strony Pomidorowy.pl i witam was w nowym Let's Playu na moim kanale. Zagrajmy w Sonic Lost World. Tak jest. Pomidor, czemu ty w ogóle zamiast Sonic Adventure, w ogóle Sonic Adventure DX, Sonic Adventure 2, Sonic Advance, Sonic Advance 2, dlaczego ty zamiast tych gier, lecąc po kolei, lecisz po najłatwiej linii oporu, czyli zagrywasz się w grę nie... Co prawda, no, niekontynuowaną wydarzenia od tego Sonic 4 Episode 2, tylko grasz sobie w grę, która jest już o wiele później. Otóż, proszę państwa, dzisiaj zagramy sobie w Sonic Lost World z tego powodu, iż dlategoż. Jak pamiętacie, jakiś czas temu na społeczności obwieściłem wam, że seria Sonica już od tego momentu nie będzie robiona u mnie na kanale kanonicznie, ponieważ stwierdziłem, że w głównej mierze nie mam na razie ochoty na granie w gry Adventure. Już tym bardziej nie mam ochoty grania w Advance'y, więc powiedziałem sobie, że hej, po co mam czekać milion lat, aż zajdzie ta ochota, skoro mogę sobie grać w inne Soniki w tym samym czasie. I między innymi dlatego korzystam z okazji, ponieważ gdzieś tam bodajże do 9 lipca jest Sonic Lost World na przecenie. Możecie kupić tę grę za 26 zł albo za 25,99, coś takiego. No i postanowiłem, że sobie kupię tę gierkę i zobaczę, jak ona będzie działać. No i cóż, myślę, że bez zbędnego przedłużania zabieramy się za gierkę. Oczywiście od razu uprzedzam, że mój let's play będzie jedną wielką amatorką, bo jak sami pamiętacie, dawno nie grałem w jakiegokolwiek Sonica. Tak, bo ostatni raz grałem w kwietniu, w sensie nagrywałem z Pixelem. Ale tak to nie robiłem takiego solo Sonica, więc jeżeli bym miał jakieś takie, nie wiem, wątpliwości, przycinki, cokolwiek i chwilę zastanowienia, to bardzo przepraszam, ale no niestety, jak wspominałem wcześniej, wspomnę tu i teraz, dawno nie grałem w Sonica. Jedziemy z Koksem, z nową grą, bez zbędnego przedłużania. If you insist. Oh, whoa, that's harsh! You have to swing back around for it! Predictable. He must really love those things! No, jak widzicie po cutscence, która prawdopodobnie została przeze mnie przetłumaczona, Sonic i Tails, że tak powiem, lecieli swoim, znaczy samolotem Tailsa, o, który nazywał się Tornado, i walczyli z Eggmanem w niebie. No i co się okazało, Eggmanowi udało się postrzelić trochę Sonica i Tailsa, przez co Sonic i Tails rozbili się, a raczej przy okazji odkryli takie coś jak Lost Hex, czyli coś, co w tym momencie będziemy zwiedzać. No i teraz mamy oto gameplay. W ogóle taka mini ciekawostka, sam Takashi Iizuka przyznał, że w ogóle gra gameplayowo jest mocno przypominająca Super Mario Galaxy, bo co zabawne w sumie, Sega, tworząc Sonica Lost World, troszeczkę się inspirowała, a nawet bardzo się inspirowała Super Mario Galaxy, co widać po chyba tym oto gameplayu, no nie? Ale no cóż, co ja mogę powiedzieć w ogóle o Sonicu Lost World, jeżeli chodzi o moje jakieś doświadczenia z tą grą? Żadne, bo ja gram w tę grę pierwszy raz, na dobrą sprawę. Tak więc jest to po raz pierwszy od dawna ślepy let's play. Coś, czego naprawdę dawno nie było, bo ostatni raz, kiedy robiłem taki pełnoprawny, świeży...
Let's Play na ślepo, to było z tego. Z Wrath of the Tiger, nie? A, i w sumie źle idę. A nie, dobrze idę, kurde. To czemu ja sobie ubzdurałem, że źle idę? Nie mam zielonego pojęcia. I tak, również co powraca z poprzedniej, znaczy no... Poprzednie to tak naprawdę źle określenie, no ale... Powracają również te monitorki, czy tam ekraniki z Sonica 06. Tak przynajmniej na Wikipedii było napisane, więc jakby co, to tutaj wszelkie wąty i tak dalej, to proszę kierować na Sonicową Wiki, bo to było na polskiej Sonicowej Wiki napisane. I wow, po raz pierwszy w końcu od tej trzeciej próby nagrywania tego Let's Playa ominąłem te kolczaste kulki, doprawdy. I teraz mamy laser, czyli po prostu mieliśmy przez chwilę Wispa, ponieważ tak, ta gra również czerpie mechaniki z Sonica Colors, bo hashtag Wispy, które z tego co dobrze pamiętam i doskonale pamiętam, pojawiły się jeszcze w Sonicu Forces później. I tu mamy kapsułę kończącą poziom i w niej są oczywiście zwierzątka, które również musimy ratować w tej gierce. A dlaczego musimy je ratować? Zaraz się dowiecie po cutscence, która będzie właśnie w tym momencie. Więc let's do this! Take it easy there! Oh, stay calm, little guy! Sonic and Tails will get your buddies back! Sonic! Did you get those animals back from Eggman? Just the one container he tossed off his Eggmobile. What? Wait a minute, just the one? Weak. I would have gotten them all back by now. Save the rest of them. Hey, let me go. I hate to think what Eggman's doing to those poor things. I'm on it. No i cóż, jesteśmy na naszym hubie, że tak powiem. Na naszej mapie świata, jak możemy to w ogóle powiedzieć. Trochę tych poziomów się odblokowało, co nie? Taka mała ciekawostka. Generalnie jeśli chodzi o ten oto hub world, radzę wam go bardzo eksplorować, ponieważ jak widzicie, tutaj było życie i w tych hubach są właśnie poukrywane życia. Taka mini ciekawostka, dlatego wam o tym między innymi teraz mówię. Więc tak, mamy tutaj poziom DLC z gry Nightmare, który oczywiście sobie prawdopodobnie zwiedzimy w tym Let's Playu, bo czemu by nie? Wersja na Wii U, z tego co dobrze pamiętam, dostała dwa ekskluzywne poziomy, których niestety nie będzie w wersji PC-towej z oczywistych względów. Dostała między innymi poziom Yoshi's Island, czyli między innymi Sonic w świecie Mario, hehe, oraz Sonic w świecie Linka, czyli The Legend of Zelda. Gdzie Sonic tam miał, jakby to powiedzieć, strój Linka, tytułowego protagonisty z gry The Legend of Zelda. No ale dobra, my tu. Muzyka jak najbardziej jest w porządku i w ogóle ten hub jest w bardzo fajny sposób przedstawiony. To jest chyba jeden z najlepszych hubów, jeżeli chodzi o serię Sonica. Tak, by the way. Na pewno jest 100 razy lepszy niż ten w Generations, gdzie było po prostu białe tło, bo hehe, hashtag nikomu nie chciało się prawdopodobnie robić czegoś na rodzaj tego właśnie, co tutaj mamy. No i co? Myślę, że bez zbędnego przedłużania zagłębiamy się w Windy Hill, czyli następny poziom, a raczej cały czas ten sam poziom, tylko akt drugi. Nie zone drugi, tylko akt, bo ja będę na to mówił akty, a nie zony. Transformation 101. Bunnies to badniks. Boom! Instant army. It needs to be a big army if I'm taking over the world below. You are quite a mighty conqueror. Yes, yes I am. I conquered you, didn't I? And with your help, I'll not only rule the world, I'll finally destroy that blue nuisance, Sonic. Eggman wants the little hedgehog destroyed. Yeah, well, I feel like destroying something. That's what I like about you, Zaz. Always ready for a fight. Even before you know what you're fighting. Yeah, you bet! Bring it on and I'll rip it up! Win or lose, I've heard something about our enemy.
W ogóle coś, o czym wam nie powiedziałem, to to, że mamy tutaj poza Eggmanem szóstkę dodatkowych i nowych antagonistów, którzy nazywają się Deadly Six. I z tego, co recenzenci mówili, a recenzenci też na to ponoć zwrócili uwagę, jest to grupa antagonistów, którzy są mocno przeciętni. Tak by the way, mogę to powiedzieć oficjalnie, że to są naprawdę mocne przeciętniaki. Można by nawet rzec, że to są tacy bezpłciowi antagoniści, jeżeli dobrze sformułowałem to zdanie i dobrego określenia użyłem. I powraca tutaj również motyw pokonywania badników i nie bez powodu, nie dlatego, że hej, bo oni nam wadzą tutaj czy coś. Otóż jest to zrobione też z tego względu, że jakby to wam powiedzieć na polskie, żeby to nie zabrzmiało głupio co najmniej. W badnikach są zwierzaczki, które były uwięzione w kapsułach. Tak jak pamiętacie czasy Sonika 1, Sonika... Chyba to było też w dwójce, nie jestem w stanie teraz wam tego powiedzieć, ale... Czasy w każdym razie najbardziej Sonika 1. I pamiętacie zwierzaki, które były uwięzione w kapsułach? No to tutaj właśnie między innymi musimy je ponownie ratować. Czyli powrót do starej mechaniki, I guess. I ta, również jak widzicie, mamy tutaj nową mechanikę w gierce, czyli mechanika parkouru, gdzie Sonic może się chwytać krawędzi i ścian. Aczkolwiek nie uważam, że jest to jakoś szczególnie najlepsza mechanika, bo tak jak w sumie też recenzenci pisali na ten temat i też prawdopodobnie mówili, znaczy mówili, no mówić na pewno mówili, ale chodzi o to, że pisali pewnie na jakichś artykułach albo stronach poświęconych Sonicowi Lost World, to no mechanika parkouru tutaj jest bardzo wadliwa i czasami Sonic sobie wykonuje ten parkour jak on chce. I czas na walkę właśnie jednym z tych, że tak powiem, antagonistów z tego Dead 60, czyli między innymi Zaz, czyli największy chyba frajer z całej gierki, bo naprawdę patrzcie, jaki on jest żałośnie łatwy. I nie mówię dlatego, że on jest frajerem, bo jest żałośnie łatwy, tylko mówię dlatego, że on jest taką postacią frajerską bardzo. I w ogóle początek tej walki z tym słońcem, czy co to w ogóle jest, to przed chwilą to taka wielka gęba, to trochę mi przypomniał walkę z Eggmanem w Soniku 1, gdzie Eggman z tą wielką kulą, wiecie, na Eggmobilu chciał nas pokonać, że tak powiem. A raczej zmiażdżyć. No jak widzicie, konfrontacja była żałośnie łatwa, po prostu nie musiałem się wysilić, po prostu Zaz to jest taki... nie wiem nawet jak go określić. Po prostu frajer i tyle. I tym samym odblokowaliśmy sobie akt trzeci w Windy Hill, do którego myślę, że bez zbędnego przedłużania się zagłębimy. Prawdopodobnie ta gra będzie dzielona na jakieś tam małe odcinki, w sensie, że to będzie sesja prawdopodobnie z tej gry, bo... Czemu by nie? Dawno też nie robiłem takich, powiedzmy, let's play z sesją nagraniową, gdzie na przykład, nie wiem, pierwsza część będzie trwała 15 minut, druga część będzie trwała 20, a trzecia będzie trwała nie wiadomo ile. No ale myślę, że można z tego ponownie skorzystać. Czemu by nie? Słyszałem w ogóle plotki, że ta gra na PC-cie jest troszeczkę niestabilna, bo często gubi FPS i w ogóle... gościu, który programował tę gierkę, no troszeczkę chyba nie ogarnął, że na PC-cie mogą być przysłowiowe kosmiczne wymagania i nie zmniejszono ich ponoć do dzisiaj. Ale ja pewnie nie mam tych żadnych, że tak powiem, lagów w tej gierce, pewnie też przez to, że no, jakby to powiedzieć, mam teraz chyba lepszą kartę graficzną, no bo wcześniej miałem Nvidia GeForce 440, która jest z tego co wiem tym minimum dla tej gierki, a teraz mam przecież GeForce GT 1050 Ti. A i zapomniałem, że bieganie jest jako osobny przycisk. Tak, to jest coś, co też mnie bardzo denerwuje w tej gierce, że aby biegać musicie osobny przycisk wciskać. To jest bez sensu moim zdaniem. Lepsze było to, jak Sonic się od tak rozpędzał, więc nie powiem, że nie. Jest to trochę wadzące, no ale tak trochę. Aż tak mi mocno to nie przeszkadza, ale muszę ciągle, wiecie, nie mogę trzymać
tak jakby w moim przypadku przycisku D, bo nie gram na padzie, bo hehe, mój pad nie jest kompatybilny z tą grą. A raczej w sumie... W zasadzie to nie sprawdzałem, czy mój pad nie jest kompatybilny, no ale podejrzewam, że nie jest, bo mój pad to jest Shogun Tracer, więc elo. I to teraz mówię bez kapy, serio mam Shoguna, w którym nagrywałem Crasha Team Racing między innymi. Teraz jak ja użyję tego Wispa? Okej, okay. Użyłem go w zarąbisty sposób. Ej, co jak co, ale muzyka w ogóle w Sonicu Lost World, przynajmniej w tym pierwszym świecie w Windy Hill, jest naprawdę w porządku. I to, co się przed chwilą wydarzyło, nie powinno mieć miejsca. Zapewniam was, nie powinno mieć miejsca. Ej, ale w sumie... No dobra, nie będę mówił, że mi idzie jakoś szczególnie zarąbiście, ale aż tak źle nie idzie mi. Oj, teraz sobie oczywiście poczekamy, ponieważ... Nie chcę ryzykować z wispami. Powiem szczerze, że się boję używać wispów w tej gierce. Co pewnie zauważyliście. I z tych kryształków dostajemy ringi. Jej! Dobra, teraz użyjemy, bo tu jest bezpiecznie już używać laser. Dobra, coś tam użyłem. Mamy znowu laser, może się tym razem uda jakoś wyznaczyć linię, żeby tam gdzieś jakoś dolecieć. Dobra, przycisk C. Jak ja mam to zrobić, kurde? Wow, te kule, o Jezu, ale zabójcze kule. Najgorzej, kurde. Unikaj tego, Sonic. Matko bosko. Wow, tutaj jest też... Kurde, pod jakim przyciskiem był spindasz? Nie pamiętam już szczerze. To jest najgorzej. Ustawiałem przyciski i już nie pamiętam sterowania spindaszem. Bo tak, spindasz również tutaj występuje. Pyk, 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 pyk. Dobra, chociaż jeden czerwony ring. Tak, ring. Ale będę teraz ludzi tym triggerował, bo przecież ten... dla tych, co nie wiedzą, bo zaraz pewnie powiecie, ale ring to jest poprawna nazwa, o co ci chodzi teraz? No ewentualnie możesz podnieść pierścienie, więc dlaczego tam tutaj se tak śmieszkujesz teraz, pomidor? No otóż dlatego, że generalnie ludzie często buldupują o słowo ring, bo wiecie... Sonic Forces został przetłumaczony przez Cenegę. No i jak sami na pewno się domyślacie, Cenega w bardzo elokwentny sposób przetłumaczyła Sonica Forces. I zamiast przetłumaczyć z, wiecie, języka angielskiego na polski ring pierścienie, to przetłumaczyli to jako ringi. I teraz fani Sonica mają o to niezły ścisk dupska, że bo to jest gównianie przetłumaczone. Wiecie, też wychodzę z założenia, że jednak mogli to zrobić jako, nie wiem, jako pierścienie zamiast jako ringi. No ale no, na dobrą sprawę też zwróćmy uwagę, że to jest tłumaczenie takie bardzo pod dzieci robione, pod najmłodszą widownię, więc czy to przetłumaczą na pierścienie, czy ringi, to jest jeden pies, bo ci, co chociażby z młodszej widowni Sonica grali w poprzednie gry, będą wiedzieli co i jak.